Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy Garach. Dzisiaj zapraszam na wytrawne muffinki z serem, boczkiem i suszonymi pomidorami. Nieduże, ale pełne smaku i sycące będą świetnym pomysłem na drugie śniadanie w pracy albo przekąskę na pikniku lub w podróży. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszych wytrawnych muffinek zaczynam od kilku składników, które trzeba rozdrobnić. Na początku dosyć grubo siekam kilka listków świeżej bazylii. Następnie zabieram się za 220 g wędzonego boczku, który kroję w około centymetrową kostkę. Jeśli chcecie, możecie zamiast boczku użyć czegoś chudszego, na przykład szynki. Na końcu na ręczniku papierowym odsączam 120 g suszonych pomidorów i kroję je w około 0,5-centymetrową kostkę. Po przygotowaniu tych składników przenoszę się na kuchenkę, gdzie na zimną patelnię wrzucam pokrojony w kostkę boczek. Ogień pod patelnią ustawiam na średnio niski i stale mieszając, powoli wytapiam z mięsa nadmiar tłuszczu. Jest to według mnie ważny krok, bo dzięki temu nasze wytrawne babeczki nie będą zbyt tłuste. Uważajcie tylko, żeby nie zesmażyć boczku na twarde skwarki. Kiedy tłuszcz jest już ładnie wytopiony, ściągam patelnię z ognia i wykładam jej zawartość na talerz z przyszykowanym ręcznikiem papierowym, zostawiając przy tym nadmiar tłuszczu w patelni. Boczek przykrywam drugim kawałkiem ręcznika i delikatnie odsączam z niego resztki smalcu, które na nim pozostały. Tak przygotowany odstawiam na chwilę do przestudzenia. W tym czasie zajmuję się ciastem na nasze muffinki. Zaczynam od składników mokrych. Do małej miski wlewam 3 jajka i dodaję do nich 60 ml oliwy z oliwek oraz 100 g jogurtu naturalnego. Składniki mieszam ze sobą za pomocą trzepaczki do uzyskania gładkiego, jednolitego płynu. Odstawiam je na chwilę i zajmuję się produktami suchymi. Do osobnej miski wsypuję 200 g mąki pszennej, 150 g świeżo startego sera. U mnie jest to cheddar, ale sprawdzi się każdy żółty ser o wyrazistym smaku. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczkę suszonego oregano, łyżeczkę musztardy w proszku oraz pokrojone listki bazylii i suszone pomidory. Dodaję niewielką szczyptę soli, 2 szczypty mielonego czarnego pieprzu oraz mniej więcej 3/4 odsączonego z tłuszczu boczku. Resztę mięsa zachowuję do dekoracji. Zawartość miski krótko mieszam do równego rozprowadzenia składników. Na końcu dodaję jajka połączone z oliwą i jogurtem i mieszam wszystko za pomocą zwykłej stołowej łyżki do uzyskania gęstego, treściwego ciasta. Tak przygotowane ciasto wykładam do wyłożonej papilotkami blaszki do muffinek. Na porcję używam około jednej czubatej łyżki ciasta. Oczywiście to nie apteka, jeśli nie zrobicie tego super równo, nic złego się nie stanie. Po rozdzieleniu ciasta na górze każdej babeczki układam po kilka kawałków zachowanego wcześniej boczku. Każdą muffinkę posypuję jeszcze odrobiną świeżo startego cheddara i kilkoma ziarnami dyni. Ser przyjemnie zapiecze się na górze babeczek, a boczek i pestki stworzą chrupiącą dekorację. Tak przygotowane muffinki trafiają do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza, grzejącego funkcji góra-dół na środkową półkę. Babeczki wypiekam przez 20-25 minut do uzyskania pięknego złotego koloru. Gotowe babeczki wyciągam z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 5 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wyjmuję je z blaszki. Możemy je podawać od razu lub wystudzić całkowicie i traktować jak przekąskę do zabrania w podróż albo na piknik. Od siebie dodam tylko, że na zimno o wiele łatwiej wyjąć je z papilotek. Nasze wytrawne muffinki z boczkiem, serem i suszonymi pomidorami są gotowe do podania. Można się częstować. Muffinki gotowe, próbujemy. Mała rzecz, a cieszy. Babeczki są mięciutkie i puszyste.
Boczek, ser i pomidory tworzą genialną kompozycję smakową, a pestki dyni nie tylko zdobią nasze muffinki, ale dodają też odrobinę chrupkości. Super pomysł na przekąskę poza domem. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!